Was serdecznie. Dzisiaj znów rozwiązujemy zawiłości gramatyki. Tym razem rozmawiamy sobie o czasach present, perfect i present perfect continuous. Wyjaśnię Wam na takiej krótkiej tabelce, którą stworzyłam, jaka jest różnica między tymi czasami, kiedy je używamy. Zapraszam Was w takim razie do mojego slajdu. To, co tutaj widzicie, to jest właśnie porównanie tych dwóch czasów. Present perfect continuous. Nie będę tutaj tłumaczyć, na czym polega czas present perfect i jaka jest różnica między nimi, jaka jest, kiedy używamy dokładnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy się używa, zapraszam Was do moich innych filmów, w których to wyjaśniam. Tutaj sobie objaśnimy tylko te dwa czasy, więc tak, present perfect, po prostu ten zwykły, present perfect simple, tak naprawdę on się nazywa, kładzie nacisk na skutek, tak, czyli result, ja to mam napisane, jaki jest rezultat danej czynności, czyli coś, co widzimy, że już jest jakby zakończone. I tak naprawdę czas present perfect właśnie skupia się na tym, między innymi, jeżeli widać efekt danej czynności i to chcemy też podkreślić. Tutaj też mam napisany aspekt dokonany. O aspekcie dokonanym i niedokonanym na moim kanale możecie znaleźć osobny filmik, w którym wyjaśniam, w jaki sposób ten aspekt jest pokazany na różnych czasach właśnie. Bardzo wartościowy film i bardzo dużo, myślę, wyjaśnia, co po niektórym, więc zapraszam. Więc o co chodzi? Co zrobiłeś? Tutaj ten aspekt jest kluczowy, tak? Wyjaśnijmy sobie, co to jest aspekt dokonany, niedokonany. Aspekt dokonany to znaczy, że tak, coś jest skończone. No najlepiej to na języku polskim jednak widać, bo w języku angielskim to nie jest tak odzwierciedlone. To jest odzwierciedlone czym innym, że tak powiem. Tak, że coś, nie wiem, oglądałem telewizję, obejrzałem film, prawda? To, że oglądałem, nie znaczy, że skończyłem. Obejrzałem znaczy, że skończyłam do końca, jest to dokonane, prawda? Wykonałam daną czynność do końca, więc tutaj właśnie o to chodzi. What have you done today? Czyli co dzisiaj zrobiłeś? I have cleaned my room, I have done my homework. I haven't washed the dishes, I haven't cooked the dinner yet. Yes? Czyli po takiej krótkiej liście tutaj widzicie, że to zrobiłem, tego jeszcze nie zrobiłem. Tak? Mamy na myśli po prostu wykonany nie całego zadania. Od początku do końca widać efekt, że jest to zrobione. Natomiast tutaj present perfect continuous, nacisk jest na czynność, czyli w ogóle, że wykonywaliśmy tą czynność, czy ona w ogóle zaistniała w naszym dniu. Nieważne, czy ją skończyliśmy, czy nie, tylko czy to robiłeś, nie czy zrobiłeś, tak? Co dziś robiłeś? Jakimi czynnościami był wypełniony twój dzień? To jest akurat bardzo fajnie tutaj, tak? Wypełniam czynnościami. Bardzo nieproduktywne podejście, mi się wydaje. What have you been doing today? Tak? Co dzisiaj sobie porabiałeś? Nieco zrobiłeś? Takie mało zadaniowe, tylko takie trochę leniwe może. O, tak możecie sobie to skojarzyć. I've been cleaning my room, I've been doing my homework, I've been washing the dishes, I've been cooking dinner, czyli tym był wypełniony mój dzień. Tak? Ale nie mówimy tutaj o tym, czy coś zostało doprowadzone do końca, czy nie. Tak? Tutaj widzimy, że I haven't washed the dishes, czyli nie umyłem tych naczyń. Myłem coś tam, ale nie umyłem. Gotować też coś gotowałem, ale nie ugotowałem do końca, prawda? Coś tam dotknąłem, tak? Żeby coś tam zrobić. No i teraz tutaj to, co mam jeszcze rozpisane. Ważny jest skutek wykonanej czynności. Obejrzałem czynność dokonana, no to Wam tutaj to wyjaśniam. I have watched the film. I have been watching the film. Ważny jest sam fakt trwania tej czynności. Oglądałem film. Bardzo często jest to też tutaj podane, jak długo dana czynność była wykonywana. Tak? I've been watching the film for 2 hours. Tak? Czyli teraz skoro wypełniamy swój dzień, no to możemy powiedzieć, jak długo daną czynność wykonywaliśmy. I've been cooking dinner for 2 hours. No gotowałem ten obiad i gotowałem, ale no nie ugotowałem, tak?
Ważna jest ilość razy wykonywania czegoś, tak? Czyli na przykład, jeżeli jest widoczny efekt, to najczęściej, może najczęściej, może się pojawić opis tego efektu, tak? Ile udało mi się zrobić? Znowu taka zadaniowość, tak? I've written 3 letters this morning. Tak? I've recorded 3 films today. Dzisiaj już nagrałam 3 filmy. Tyle mi się udało zrobić, mogę odhaczyć, prawda? A tutaj, jeżeli używamy present perfect continuous, I have been writing letters all morning, czyli przez cały ranek pisałem te listy, no może napisałem jeden, a może w ogóle nic nie napisałem, więc widzicie, to jest ta właśnie różnica. Napisałem, pisałem. Sugeruję, że czynność się skończyła, oczywiście. She has polished her shoes, że już to zrobiła, she has been polishing her shoes, czyściła. Możliwe, że nadal je czyści, a może po prostu zostawiła i skończy kiedyś, albo w ogóle nie skończy. Sugeruję, że być może czynność trwa do teraz, tak? Niekoniecznie musi trwać do teraz. To wszystko zależy od kontekstu. Wiemy, że w ogóle wypełniała ta czynność jej, nie wiem, dzień, czy tak? To możecie sobie skojarzyć jako, nie wiem, zamalowywanie znowu kwadracików, gdzie mówimy, jaką czynnością byłam zajęta w tej i w tej godzinie, jak długo to robiłam. Natomiast present perfect simple, odhaczanie sobie listy, w której dane czynności zostały wykonane. Ostatnia taka ważna rzecz tutaj, czasowniki dynamiczne, czasowniki statyczne. Co to są czasowniki dynamiczne, co to są czasowniki statyczne? Wyjaśniam w moich filmach o czasach teraźniejszych, do których też zapraszam. Nie wszyscy mają do nich dostęp, bo one nie są publicznie udostępnione na moim kanale. Ale jeżeli Was to interesuje, to zapraszam do kontaktu. Więc tam wyjaśniam dokładnie, co to są za czasowniki. Czasowniki dynamiczne to są takie, które możemy używać z present continuous i present simple, czy w ogóle z czasami continuous i z czasami simple, czyli wyrażają nam czynności, aktywności, natomiast statyczne to wyrażają tylko stany. No i tutaj mamy na przykład czas present perfect continuous, jak wynika z tej zasady. Nie mogą być tutaj czasowniki statyczne użyte w ogóle w czasie continuous jakimkolwiek, ponieważ są to czasowniki, które tylko używamy w czasie simple, na przykład knowing, tak? Nie ma czegoś takiego jak I've been knowing. Jest dużo takich czasowników typu know, want, understand, remember, wiele innych, których możemy, nie możemy użyć ich właśnie w czasie continuous. Natomiast tutaj możemy użyć i statyczne, i dynamiczne. No ale to jest, myślę, oczywiste, jeżeli wiecie, w jaki sposób używa się w ogóle czasy simple i czasy continuous. Jeszcze raz oczywiście zapraszam Was do jednego z moich filmów, który jest na moim kanale właśnie o czasach simple i continuous, jaka jest różnica między nimi. Myślę, że to tutaj też dużo wyjaśni. Tyle dzisiaj chciałam Wam wyjaśnić taką szybką, mam nadzieję, rozjaśniającą różnicę, porównanie między tymi dwoma czasami. Dzisiaj Wam już dziękuję i zapraszam do moich innych filmów o gramatyce i nie tylko.